Siatkarki Leclerc Moja Radomki Radom w poniedziałkowy wieczór zagrały pierwszy od niespełna miesiąca mecz ligowy. Radomianki w Legionowie zagrały z tamtejszą DPD Legionowią. Warto nadmienić, że w spotkaniu z Legionowią w obecnym sezonie w oficjalnym meczu po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć Julitę Molendę oraz Izabelę Bałucką. I tak śmiało można stwierdzić, że po przerwie spowodowanej zakażeniami koronawirusem nie było śladu. Wszak Radomianki dobrze weszły w mecz i pierwszego seta zwyciężyły do 20. W drugiej partii Leclerc Moja Radomka Radom przeważała nawet 8 punktami, a ostatecznie zwyciężyła 25-22. Zgoła odmiennie wyglądała trzecia odsłona, w której Radomianki nieustannie goniły wynik, a momentami przegrywały nawet 7 punktami. W końcówce przeważyło jednak doświadczenie podwiecznych trenera Ricardo Marqueziego, które na ostatnie 12 piłek wygrały aż 9, co doprowadziło do triumfu 25-22 i zwycięstwa w całym meczu 3-0. Statuetkę MVP otrzymała Janisa Johnson, dla której było to pierwsze tego typu wyróżnienie w obecnym sezonie. Amerykanka zdobyła 14 punktów i mogła pochwalić się 69% skutecznością w przyjęciu. 19 punktów zdobyła Bruna Honorio, a 10 oczek dołożyła Justyna Łukasik. 6 punktów to dzieło Julii Twardowskiej, po 2 dorzuciła Skorupa i Pikussa, a 1 zdobyła Izabela Bałucka. Po zwycięstwie w Legionowie Leclerc Moja Radomka Radom awansowała na drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi. Warto nadmienić, że zawodniczki z Radomia mają jeden mecz mniej niż lider z Rzeszowa. Najbliższe spotkanie podopieczne trenera Ricardo Marqueziego rozegrają w poniedziałek 2 listopada. Rywalem Radomianek będzie Joker Świecie. Pojedynek odbędzie się w Radomiu.